Ostatni poziom, o którym chciałem powiedzieć, to poziom mięśni. Filmy działają motywacyjnie. Filmy sprawiają, że my podejmujemy często działania, uczymy się różnych rzeczy, kształtujemy nowe reakcje, uczymy się zachowań, czy wzmacniamy i przekształcamy wzorce komunikacji. Czyli mogą nas uczyć czegoś więcej niż to, czego nauczyliśmy się w naszym środowisku. Jeżeli u mnie w domu emocje wyrażały się poprzez agresję, czyli jeśli ktoś był zły, to rzucał talerzami po ścianie, krzyczał, wyzywał. A ja, oglądając film, widzę, że o trudnych emocjach można powiedzieć spokojnie, można je nazwać, można wyrazić swoje intencje, to jest szansa, że zaryzykuję z tym nowym sposobem zachowania i zmienię cały mój układ odniesienia. I ja zacznę się inaczej komunikować, ja zacznę inaczej funkcjonować, bo nauczyłem się nowej rzeczy i dzięki temu też moje otoczenie zaczyna inaczej funkcjonować. No i film działa motywacyjnie. To takie, wiecie, filmy z przesłaniem. Jest dużo takich historii, w których ktoś postanowił zostać reżyserem, bo obejrzał fantastyczny film, albo bokserem, bo obejrzał film o bokserze, albo założyć kapelę rockową, bo obejrzał film o kapeli rockowej i to go zainspirowało do działania. I to tytułem trochę wstępu i być może przypomnienia dla Was. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, to proszę piszcie teraz na czacie, zanim przejdziemy do kolejnego zagadnienia, to będę mógł się do nich ustosunkować. Jeżeli coś jest też nie tak, za szybko, za wolno albo niejasno, to też proszę piszcie, komunikujcie się ze mną, wtedy mi też będzie łatwiej, nie będę miał poczucia, że mówię do swojego odbicia. Natomiast to, co jest ważne, to jeżeli zostawimy ucznia sam na sam z trudnym filmem, to nie mamy kontroli, nie mamy świadomości, jak on sobie ten film opracuje na tych trzech różnych poziomach. Bo jeśli ktoś ogląda, weźmy sobie taki gruby przykład. Uczeń ogląda film, w którym, czy serial, w którym, dziękuję za głosy wsparcia. Jeżeli ktoś ogląda film, w którym widzimy muzułmańskich terrorystów i podkładanie bomb i śmierć niewinnych osób, pojawia się złość i to jest na poziomie serca. Pojawia się wściekłość, pojawia się agresja. Na poziomie umysłu pojawia się zgeneralizowane przekonanie, bo przecież nie mam punktów odniesienia, nie przyjaźnię się z żadnym muzułmaninem, nie widzę ich na podwórku, więc pojawia się przekonanie, założenie. Oni wszyscy są tacy. I za tym idzie mięsień, czyli idzie taki aspekt motywacyjny. Ok, idę, rozwalę budkę z kebabem albo napiszę jakiś agresywny komentarz. To są te niekonstruktywne sposoby opracowywania filmu. One oczywiście nie są, ja jestem bardzo daleki od tego, żeby piętnować filmy i mówić o tym, że film może wywołać agresję u młodego człowieka i zachowania sprzeczne z prawem, agresywne, niebezpieczne, bo to jest nieprawda. Film nie ma takiej mocy, żeby zmienił cały system wychowania i wieloletnie doświadczenie młodego człowieka. On ewentualnie pobudza jakieś pierwiastki czy jakieś wewnętrzne motywy, które już u niego są właśnie poprzez system wychowania, czy przez system szkolny, czy jego trudne relacje z rówieśnikami. Z dobrego, ciepłego, pełnego empatii młodego człowieka, film nie zrobi przestępcy. Ale z takiego, który znajduje się w grupie ryzyka, może przyspieszyć czy wzmocnić pewne tendencje do zachowań ryzykowych.